Cześć kochani, witam się z wami serdecznie w dzień Wigilii. Zaczynam vlogmaska z auta, ponieważ szybko się zebrałam, raz, dwa, trzy. Ogarnęłam Mikołajka, bo Julianek jeszcze chciał spać. I lecę, lecę na zakupy, lecę do Biedry po ostatnie rzeczy, których zapomnieliśmy kupić ja i moja mama, bo prosiłam jeszcze o parę rzeczy. I lecę po ciasta, stanąć w kolejkę. Sofa jest od 8, także najpierw Biedra, potem stanę tam w kolejkę, będę czekać, pokupuję ciasta. Jedna cukiernia, druga. I muszę pozałatwiać te sprawy, bo jak mi się nie uda, to zostaniemy tylko z piernikiem my wszyscy na całe święta. A chcę kupić swoje ulubione ciasto. Kochani, spędźcie ten dzień dzisiaj razem ze mną i potem z nami. Może coś tam na Wigilii nagram, zobaczymy. Dobra, lecę załatwiać wszystko. Zaraz zobaczymy, jak tam kolejeczka do Sowy, czy już się ustawiła. Biedrę zaliczyłam. Wszystko udało mi się kupić. Zaraz się okaże. A może się miło zaskoczę i jeszcze nikogo nie będzie. Jest, nikogo nie ma. Idę. O, czym się zabiło. Także miłe zaskoczenie. Nikogo nie ma. Jestem pierwsza w kolejeczce, kto rano wstaje. Temu wszystko idzie jak spłatka. No i warto wstawać raniutko. Ogarnęłam wszystko, dwie cukiernie załatwiłam. Także bardzo, bardzo dobrze. Zjem teraz sobie śniadanko. No i powoli będziemy się szykować, wiecie, a to jeszcze to, dzieciom przygotować ubranka, muszę sobie przygotować ubrania, zrobić trening, pomalować się, uczesać, no po prostu wystroić. I co jeszcze, słuchajcie, no i nic, będziemy czekać. Wigilię mamy na około 15 godzinę, dlatego że nie chcemy późno wracać z dziećmi, o to chodzi, żeby posiedzieć tak do 19-20 i wracać normalnie na kąpanie i spanie. Tak zdecydowaliśmy, także wczesna godzina, ale i tak, tak naprawdę jak dzieci wstaną, będziemy się już ubierać i powoli iść. I pewnie zacznie się troszeczkę wcześniej Wigilia. Przebieram się już w podomki, wypakowuję zakupy i jem śniadanie i kawę piję. Śniadanko zjedzone, wszystko porobione. Chciałam wam pokazać nową fryzurkę Julianka. I od razu podobny do Mikusia bardziej. Musieliśmy obciąć mu włoski, bo to co miał na główce to już była tragedia. Kołtuniły się strasznie takie pióreczka. Proszę. Proszę pana. Takie pióreczka, tak się kołtuniły. Mówimy, dobra, obcinamy, wzmocnią mu się. Tak samo też Mikusiowi obcięliśmy jakoś tak po roczku. Na pewno po roczku, ale gdzieś tam może roki 3-4 miesiące. No Julek ma prawie roki 3, więc mówimy, dobra, obcinamy, także taka nowa fryzura na święta. Tak jak mówię, zjadłam śniadanko, wszystko przygotowane. Maciuś jednak jeszcze musi lecieć do sklepu, bo tam parę rzeczy się zapomniało. Jak zwykle, jak zwykle. A ja zajmuję się teraz dzieciaczkami. Mój tata smaży już karpie, bo to jest jakby jego przydział i jego konik. Tata zajmuje się karpiami. I co? I zaraz wam pokażę, co dzisiaj ubieramy. Tutaj będzie Mikołajek w świątecznym sweterku i w spodniach dresowych, bo postanowiłam, żeby dzieciom było po prostu na luzie. Będą siedzieć na kolanach, będą się bawić, to nie wysiedzą tyle czasu w dżinsach. Sama bym nie chciała tak siedzieć, więc zdecydowałam, że trochę świąt, trochę dresów. Także jest pomieszany styl. Nie będę ich zmuszać do dżinsików. U Julianka tutaj krótka koszula, muszę wyprasować na krótki rękaw. Kamizelka świąteczna i właśnie spodenki dresowe, bo też będzie chodził na czworaczka, więc stwierdziłam, że dresiki muszą być. Będzie im po prostu najwygodniej. Tutaj rzeczy już przygotowałam do spakowania. Pieluszki, chusteczki, jeden komplet na zmianę. Gdyby tutaj się coś wydarzyło, jakieś ekscesy. No, a swoją stylizację jeszcze nawet jej nie mierzyłam. Jeżeli chodzi o to, co ja ubieram, to jeszcze nie mierzyłam. Wiem tylko, jaki dół, spódnicę, ale nie wiem jeszcze jaką bluzkę, bo nie wiem, czy wejdę w tą bluzkę, ponieważ już dawno, dawno temu ją kupiłam, jeszcze ani razu jej nie ubierałam, więc nie wiem, czy jest dobra. I przymierzę, także zobaczymy. To jak się ubiorę, zrobię się, to wam pokażę. Dobra, czas zająć się dzieciunkami! Mój wariatkowy. We'll be right back.
najlepsze, co mogłam dziś zrobić, to ten trening. Słuchajcie, oficjalnie zaczynam święta. Nie będę się hamować z niczym. Powiedziałam 3 dni laby. W sumie 2,5, tak? 2,5 od Wigilii. Pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt laba. Idę się wykąpać, idę się pomalować, uczesać. Przymierzałam jednak tą bluzkę, którą chciałam ubrać i za mała, niestety. Muszę jeszcze trochę o, tu zgubić i tutaj, o, i wtedy będzie dobra. Więc ubieram taki zestaw, który sobie kupiłam w Mohito, który widzieliście w moim holu zakupowym. Tak, dobra, idę się szykować. Dobra, kochani, jestem gotowa, przyszłam wam się pokazać, idę w tej spódnicy. Czarna bluzka, z racji tego, że jest taka bardzo po prostu zwykła, klasyczna, bez udziwnień, to postawiłam na taką mocniejszą biżuterię. Pierścioneczki złote, złote kolczyki i łańcuszek. Jakbyście się pytali, skąd ten choker, to AliExpress za 5 zł może. Więc wiecie, złote. Dobra, nieważne. W każdym razie makijaż. A, złe światło mam teraz. Makijaż w takim różu fiolecie. Jak wyjdę na dwór, coś tam będę do was jeszcze mówić, to pewnie będziecie lepiej widzieć. Albo zgaszę światło. No nie lepiej, taki chłodny kolor nadal. Powiem wam, no spódniczka mega, pierwszy raz ją ubieram, czuję się w tym bardzo dobrze, wygodnie, na luzie. Miałam iść w obcasach, a że idę na piechotkę, dzieci jadą autem, się nie zmieścimy, żeby jechać wszyscy jednym autem, no bo wiadomo, tu każdy będzie chciał wypić lampkę wina, więc chcemy jechać jednym autem i zdecydowaliśmy, że po prostu ja z moim tatą się przejdę na piechotkę, Maciuś ze swoim tatą i z dziećmi pojadą autem, a ja, żeby mi było wygodnie, żeby nie zabić się na tym śniegu, ubieram martensy. Także skarpety mam tylko do butów, a potem je zdejmę, nie myślcie sobie. Także tak wyglądam, bardzo dobrze się czuję, uważam, że jest naprawdę nieźle. Jeżeli chodzi o włosy, to tutaj taki warkoczyk, tu warkoczyk, też nie widzicie, może tak. I kiteczek, bo przy dzieciach to wiadomo, trzeba być w miarę na luzie. No, także tak, dajcie znać, czy wam się podoba. No i jestem gotowa, mogę iść i celebrować święta, jeść pierogi, barszcz, krokiety i wszystko. Ale wam już mówiłam, barszcz, krokiety, uszka i ciasto i nic więcej do szczęścia nie potrzeba. W ogóle słuchajcie, mega się cieszę, że mamy śnieg na święta, w ogóle... Nie pamiętam, to znaczy pamiętam, jak byłam mała, to wtedy był jakiś tam śnieg na święta, a od lat nie pamiętam, gdzie właśnie sięgam pamięcią, że nie było śniegu, więc mega się cieszę, bo to taki dodatkowy nastrój, ten klimat, ten zapach zimy, to wszystko, no mega, mega fajnie, fajnie to wszystko robi. Ubieram teraz chłopców, zbieramy się, pakujemy ich do auta, a my z moim tatą będziemy szli właśnie na piechotkę i zaczynamy świętowanie. No jeszcze raz wam się tutaj pokażę. Klasyczna bluzeczka i ta spódniczka, no ta spódnica to robi wszystko, wiadomo, słuchajcie, ona ma tu kieszenie, także wypas, wygoda, w ogóle nie wiem, czy kojarzycie, jak widzieliście ten haul, to ja ją brałam taką naprawdę na styk, że tak się zapiłam i wiecie, trudne sprawy, a dzisiaj się zapiłam i proszę, o, tak to wygląda, także miejsce na ciasto jest, jest dobrze. No, dzieci zapakowane, pojechały z tatą, my z moim tatą idziemy. Idziemy spacereczkiem. Teraz będziecie mogli zobaczyć mój makijaż, to wam od razu pokażę. O, lecimy. Zimno strasznie, rajstówki mam. Daną tylko cienką bluzeczkę, ale damy radę, czego się nie robi, dlatego żeby ładnie wyglądać przecież. Wielkie wycieczki, bo żeby nie nanieść wody. Przybierzeli na Betlejem pasterzy! Cześć! Cześć, kochany! Poczekaj, jeszcze dam ręcznik, już tylko. Cześć, mężu, co ty tu robisz? No, ja tu ten... Dzieci ogarniasz. Dzieci ogarniasz. Dobrze, działamy tu barsz. O, barszczyk najlepszy. Kotleciki, bigosi.
witamy. Dziadek. Który? Mietek? Mietek. Dobrze. Brawo! To dla mamy! Czekaj! Dla Aleksa! Dla Wiktora! Zaraz? Julian i Miko! Wow! Jeszcze mam dwa! Jeszcze dwa! Ale to mój! Bożenka! Czekaj, no możesz otwierać, Mikuś. Czekaj, Miśku. A niech otwiera chce. O, brawo! Dla Wiktorka! Dla Julianka! Dla Julianka! Dla Julianka! Otwiera, jak chcesz otwierać? Wow! To zaraz otworzymy, zaraz kochani otworzymy, czekaj. Po kolei. Maciuś, to już jesteś. O, Maciuś! Piotr, tata, proszę bardzo. O, brawo! Mama, a co tam jest? Wiktorek! Wow! Co to taki twarde? Co? Ciekawe, co to jest? Dla Miko! Ale to ucieczę jeszcze. Dla Julian! Wow! Nasz kochany! Minio! Trzeba minio! Moje dziecko! Duże, nie? No. Aleksandr! A to pewnie książka. O, dla Maciusia. Siema. Wiktorek. Wow. Wiktorek. Wow, Mikołaj. Czekaj, Miśko, to postawimy na razie. Tak? Na razie w plebiscycie wygrywa Wiktorek. No, co tu mamy dalej? Julianek. O. Mikołaj! Bro! Oh, Mikołaj! Oh, yeah. Julian! Oh. Zaraz otwieramy! Wiktor! Wow! Aleksa! Mikołaj! A, czyli w takim razie to jest Lucyn. Dziękuję, dziękuję. Dobrze, można otwierać prezenty. Słuchajcie, słuchajcie, brawo dla Mikołaja. Brawo! No tak, można otwierać. Do pięć. Jej, już nie. Nie, teraz ja. Czekaj, ja się otwieram. Chodź, co tam będzie? To otwieraj, no. Co tam będzie? Czekaj, co tam? Ej, widzę! Ooo! Szakuję! Patrz, gra! Jakaś gra! Pięknie, pogramy w domu, tak? No, szukamy dalej. Szuka! Szukamy dalej, tak? On mówi, co się tu dzieje, powiedz. Szukamy dalej. O, patrz po co Julian przyszedł, po aloes. To moje. To moje. Wow. Wow. Robo. Ty masz trzy roboty. Trzy roboty? Teraz już po kolei. Rusza się wszystko. A dla Julianka, tak? Dobrze. Super, dziękuję. To jest dla Wiktorka. A bo on... Chyba jak duży dinozaur, to tutaj co to ma być, Miku? Uwielbiam!
Mikołajka. Tak? Nie, Julianka. Taki wielki? Jaki wielki! Jaki masz tytuł? Tak, mój dino! Co my tam mamy? Co my tam mamy? Ale Olek, jaki pełen jadł teraz na niego. Mikuś, podoba ci się? Mama, daj jaja! Jaja? Tata, jakieś jaja mamy dać. Dawaj jaja jakieś. Miguś, podoba ci się? Super, tak. To są takie, żeby rozwijał się, nie? Tak. Cześć kochani, jesteśmy już w domku, ziomeczek tutaj się myje, pewnie po głowie już nie wiecie, czy to Julian, czy Mikołaj, bo tył głowy mają taki podobny. Kąpię właśnie Julianka, Mikołajek jest tak zaaferowany prezentami, że w ogóle nie ma opcji na mycie, nie ma opcji. Tata pojechał po dziadków, żeby odebrać ich jeszcze od mamy mojej i będą dziadkowie z nami, w sensie u nas spali. Także ja myję Julianka, Mikołajek, to go już tata umyje jak wróci, i będę szła usypiać Julianka i jeszcze będziemy sobie siedzieć wieczorem z dziadkami, posiedzimy, pogadamy, spędzimy wspólnie czas. Muszę przyznać, że to chyba była jedna z najfajniejszych wigilii w ostatnim czasie, naprawdę jedna z fajniejszych. Do tego ten śnieg, jeszcze wracaliśmy autem, tak pruszył w ogóle, o taki klimat, już 100 lat nie było takiego klimatu, no i super. Super, super, super. Wszystko wyszło jak należy. Wiadomo, no, nie wszystko było perfekcyjnie. Coś tam niedopieczone, coś tam za zimne. Wiecie, jak to jest? Coś tam przesolone. Ale przy tylu potrawach nie da się, żeby było perfekcyjnie. Ale mimo wszystko i tak było wspaniale. Jutro czeka nas drugi dzień świąt. Jutro przychodzi do nas moja mama i spędzamy wspólnie czas z dziadkami, z moją mamą i z dziećmi. Dobra, kochani, będę się z wami żegnać. Tak wyglądał nasz dzisiejszy dzień wigilijny. Pewnie podobnie do waszego. Rano ganianie, zabieganie, ogarnianie sytuacji. Kto dał radę, też zrobił trening. Kto nie, no to trudno. Potem obiadanie się. Powiem wam, że zjadłam tyle ciasta, że już przed wyjściem jadłam. Mówię, nie, już mam dosyć. Już mnie prawie zjadliło. Mówię, nie, dosyć. Jutro też jest dzień. Ale tak mi smakowało, było takie pyszne. Dobra, kochani, żegnam się. Guziaczki, trzymajcie się. Idę usypiać tego łysolka. I widzimy się, no nie powiem jutro, ale już niedługo w kolejnym vlogu, już nie w vlogmasie. Guziaczki, trzymajcie się. Pa!